Już mamy? Dobrze. Dzisiaj temat budzący sporo kontrowersji, zamieszania i tak dalej. A odpowiedź na to pytanie brzmi, jak zawsze, to jest jedyna słuszna odpowiedź na, w zasadzie na każde pytanie. To zależy. To zależy. Chodzi o sytuację, kiedy można zabrać pałkę przeciwnikowi, kiedy można ją przyjąć. Było jedno nagranie, więc tylko napomknijmy temat w trakcie jego ataku, kiedy on atakuje i żebym ja tutaj mógł coś zrobić. Jest to bardzo trudne. To po prostu, zresztą jak ze wszystkim, musi się zaprezentować na okazję. Nie idzie tego wymusić, to musimy się zgłosić jakieś ten, ale przypominam, dlatego warto ćwiczyć to, że ja trafiam, hop, i że wszystko idzie świetnie i ja zabrałem. Po to, że jak się znajdę w tej sytuacji, że wszystko poszło świetnie, żebym ja nie stał i... Ojejku. Aha, dobra, tak? Żebym ja mógł to zrobić płynnie. To jest dlatego to się ćwiczy w tempie, że on atakuje i jest... Hop, nie trafiłem... Nie wypuszczaj. Nie trafiłem w palce. Jakbym trafił w palce, hop, to może nawet bym nie złapał, bo by było od razu wypuszczone, nie zdołałbym, tak? Trafiłem w pałkę, hop. Rękę przytrzymał, bo chciał po prostu tu mocno uderzyć, wszedłem idealnie w tempo, hop, i teraz sobie pałkę przejmuję, mogę teraz uderzyć tutaj na przykład po paluchach, też puści, bach, 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 zagrać w ten sposób, tak? Także to ten temat, że tak powiem, był w poprzednim nagraniu. Ale kiedy jeszcze? I znowu tutaj też odsyłamy do nagrania o tych gównianych, nieskutecznych technikach tradycyjnych sztuk walki. Kontekst się liczy, tak? Jeśli zapomnimy o kontekście, to znowu te rzeczy nie działają. Dlaczego ćwiczymy to wszystko w idealnym układzie? No bo muszę przećwiczyć, tak samo jak czy brazylijskie jiu-jitsu, czy kickboxing, czy MMA. Robi się to, nawet zawodowcy robią w średnim tempie, nie robią cały czas na pełnym ogniu, z pełną mocą i w sparingu, bo to nie uczy. To tylko jest dla sprawdzenia, jak dobrze się nauczyłeś. A oni też robią w średnim tempie, powolutku, po to, żeby się nauczyć, żeby doszlifować technikę. Czy to są pałki, czy noże, czy tak dalej. Robi się to powoli, są te idealne rzeczy. Problem się pojawia wtedy, kiedy to wszystko jest ćwiczone jako ten najwyższy poziom i nie jest to wprowadzane później w sparing zadaniowy, w walkę turniejową. Tak? Tu jest problem. A nie z samą techniką, przynajmniej nie w większości przypadków, bo niektóre prezentowane techniki w zwolnionym tempie no są takie, że na gołym okiem widać, że tylko w zwolnionym tempie to się może udać. Więc kiedy możemy właśnie wytrącić tą pałkę przeciwnika, tak? Kiedy jesteśmy w zwarciu, tam już pierwszy stań, tutaj bo się cały czas kurde do ciebie odwracam i ten. Kiedy jesteśmy w pierwszy mamy warunek tam pokryty, tak, odsyłamy do tamtego nagrania, to napomniany. Teraz kolejny, kiedy jesteśmy w zwarciu, kiedy na przykład jesteśmy z bliska i tu się szamotamy, gdzieś on mnie próbuje uderzyć, przechwyciłem jego pałkę, tak? Czy tutaj, on teraz złapał za moją, żebym ja nie mógł nic zrobić, tak? I teraz jest na przykład miejsce do tego, żeby tą pałkę odebrać. Teraz pamiętamy, będziemy się trzymać przynajmniej teraz tego wytrącenia, które mieliśmy tu, zabieram, bach, bach, bach. Robiliśmy je, że tak powiem, z lotu, ale tak samo może zadziałać tutaj. Zależy od tego, jak on tą swoją, no co? O tak było. Jak on tą swoją ręką będzie operował, czy będzie tam, czy ja znajdę miejsce. Jeśli szybko ściągnę teraz pałki do siebie i tą ręką zahaczę tutaj, to teraz nie potrzebuję, że tak powiem, dużej mocy. Jego siła jest niwelowana, bo im mocniej on będzie chciał rozdzielić te pałki, tym mocniej sam nasika. Tym mocniej sam naciska na swoją rękę, a ja muszę tutaj, tą ręką nie muszę nic zrobić, wystarczy, że tą zacznę wyłamywać i tą bardzo mocno pchnę do przodu i ta pałka już jest moja, tak? Ta pałka już jest moja, dodatkowo mam rękę oswobodzoną. Jeśli ja teraz po tym wyłamaniu od razu uderzę pięścią, ta pałka jest wolna i mogę pracować sobie dalej i robić swoje rzeczy. Także to jest kolejna sytuacja, w której właśnie można odebrać pałkę przeciwnikowi, w której spokojnie można się wykorzystać te ruchy, które były tutaj. Hop, atakuję. Ta ręka jest do ubezpieczenia. Hop, trafiam, tak? Przypominam, nie blokujemy, więc też tam trochę osób pisze, że tam o blokowaniu, że się nie blokuje pałki ręką. No nie blokuje się, ja nie wstawiam ręki, że on mnie uderza, ja o tutaj będę łapał w powietrzu. Nie, to jest ubezpieczenie, ja uderzam. Ale dlaczego to wygląda jak... A bo dobra, z tego zrobimy osobne nagranie.
Po tym ale. Także będzie telenowelowe zakończenie. Dowiemy się w następnym CDN. Nagraniu CDN. Także kolejna sytuacja, w której można odebrać pałkę przeciwnikowi, w której, czy też dowolne narzędzie. To właśnie kiedy tu już się wszystko ustaliło. Kiedy się wszystko ustaliło, albo kiedy on nie ma siły, jest bardzo zmęczony, tak? To samo. Wtedy jego ruchy są powolne, wtedy mogę przejąć kontrolę nad tą pałką, tak? I teraz na przykład no jest tutaj, hop, blokuję sobie, łapię pałkę, przechodzę, hop. To jest cały czas ten sam ruch, tylko w różnej sytuacji, z różnego powodu, ale cały czas tym samym ruchem mogę zrobić to wytrącenie, więc ja mogę go ćwiczyć tylko z jednej pozycji, tylko stąd mogę go ćwiczyć, hop, pod warunkiem, że trenuję mentalnie i później jak mam taką sytuację, czy dowolną, czy jestem, hop, jestem tu, tak, dowolną, że ja sobie to potrafię przełożyć i wtedy nie muszę każdej pozycji ćwiczyć, tak. Także pierwsza rzecz, w locie bardzo ograniczone, odsyłam do tamtego nagrania, bardzo ograniczona liczba przypadków, tu najczęściej pałki się spotkają i ta pałka gdzieś przeleci tam, albo jak trafimy w palce, tak jak celujemy, to nie złapiemy, bo po prostu się zasłonimy, ta pałka może teraz polecieć nam w głowę, więc ta ręka nas zasłoni, po trafieniu w palce on wyląduje i też jej nie przejmę, od razu wchodzę, bęc i kończę sobie dalej, więc tam są ograniczone, ale tym niemniej jest to możliwe i trzeba być otwartym na taką możliwość, aczkolwiek nie trzymać się kurczowo. No i drugie, kiedy jesteśmy na przykład w zwarciu, gdzieś tutaj skrócił dystans, byłem na przykład, zamachnąłem się, on wszedł, skrócił dystans, już tu się mocujemy, gdzieś mnie może tam puka tą pałką, tam sobie tam po głowie, to ja sobie tam prześlizguję ten, on też teraz tutaj ma pałkę, no w tej konfiguracji akurat tu by pewnie poszło kolano, czy z mojej, czy z jego strony, ale jesteśmy tutaj i tak samo, jak tu się mocujemy, jest jakiś pad, nie wiem, ja go kopię, on ten i tu się szamoczemy z tym wszystkim, tak? I teraz nagle na przykład wychodzi mi tak, że sobie albo tym końcem, albo sobie ten koniec podłożę, hop, w tą stronę, raz, dwa, trzy, zaatakuję. Dlatego warto to robić. Są sytuacje, w których można odebrać broń, w których można ją wytrącić, tak? A sytuacje, wyjaśnienie tego łapania broni w locie, czy blokowania pałką, blokowania pałki ręką w następnym nagraniu. Bądźcie bezpieczni, rosnijcie w siłę i bawcie się dobrze.